Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z trzeciego setu Teamfight Tactics o nazwie Galaxy. Wiele osób mnie pytało, jakie są najsilniejsze kompozycje w nowym secie. Wiele osób się też nie odnajduje, co tam grać, co jest silne. Wiadomo, 50 nowych postaci, ciężko się odnaleźć, co grać. Kilka osób się zastanawia, szczególnie, że rankedy weszły od razu. Nie było takiej przerwy jak w poprzednich setach, że macie 2 tygodnie na przygotowanie się. Jak nie mieliście dostępu do PBE, to nie mogliście sobie wcześniej pograć w trzeci set Teamfight Tactics, żeby się przygotować na rankedy. Ja na szczęście miałem taką okazję i teraz już jestem blisko diamentu w Teamfight Tactics w trzecim secie i chcę Wam pokazać, jakie są najsilniejsze kompozycje. Zaczynamy od prawdopodobnie najlepszej kompozycji i są to rebele. Rebele są wszędzie, rebele są bardzo polecane. Teraz prawdopodobnie najsilniejszy build, ale trzeba wiedzieć, jak go zagrać, bo jest tam przejście w late game, o którym wiele osób nie wie, kilka osób się z tym gubi. Tak więc zaczynamy od Ziggsa, z nim mamy Yasuo oraz Malphite'a. Na początku jest to nasz early game, trzy te postacie tworzą rebele. Jeżeli poleci Wam więcej rebeli, to wrzucajcie jak najbardziej wszystko wokół Ziggsa, który będzie Waszym main carry na początku. Jeżeli macie inne postacie, to wiadomo, jakiegoś Blade Mastera możecie dokleić z Fiorą, możecie dokleić Brawlera z Blitzcrankiem, możecie wrzucić Rambla pod Demolitionista, ale na początku chcecie nastakować itemki na Ziggsie, który będzie na drugim poziomie, mam nadzieję. Na nim wrzucacie Morello, wrzucacie Serafa, wrzucacie Rabadona lub GA, co tam Wam poleci. To są te trzy najlepsze itemki. Dlaczego wrzucamy itemki na Ziggsa? Bo później wymienimy go na Aurelion Sola lub te itemki też możemy przerzucić na Gangplanka. Zależy, co Wam poleci pierwsze i co Wam poleci jako na drugi poziom. Później, wiadomo, dorzucacie sobie wszystkie inne potrzebne postacie, żeby mieć 6 rebeli i wokół tego zaczynamy grę. Możecie wrzucać jeszcze itemki na Jinx, takie jak Red Buff, gdzie jest Red Buff 2 razy Giant Slayer oraz Red Buff, który jest ślepy. Tutaj jest Red Buff, dobra. I do tego możecie sobie dorzucić MF-kę. Jest to drogi build. Jest to build, który jest late game'owy bardzo, bo aż 3 postacie są potrzebne za 5 golda, żeby on w pełni tutaj działał. Do tego dorzucacie Gangplanka na frontline i itemki już przerzucacie na Aurelion Sola zamiast Ziggsa. Te 3 itemki bardzo fajnie na nim działają. Jinx tutaj jest też chroniona całkiem mocno przez ten buff rebeli. Jeżeli Jinx jest na drugim poziomie na początku, to możliwe, że możecie ją grać jako głównego carry, żeby była otoczona przez jak najwięcej rebeli. Jeżeli są oni na tym samym poziomie, to Aurelion Sol będzie zajmował tę pozycję. MF-kę gdzieś w rogu, chyba że mają Blitzcranka, to możecie ją jakoś tutaj ustawić tak, żeby Sona zbierała ten shot od Blitzcranka, to już zależy, co tam wam się w gierce pojawi. Ale to jest jeden z najsilniejszych buildów, bardzo go polecam. Fajny win rate ma teraz, więc możecie sobie spróbować. Na GPK, wiadomo, jakieś tam itemki też możecie wrzucić, jakąkolwiek łezkę, GA, co tam wam poleci. Będzie to już late game'owa sytuacja, tak więc musicie działać z tym, co macie. Nie możecie tam rzucić perfekcyjnych itemów za każdym razem. I to jest pierwsza kompozycja 6 rebeli, bardzo polecam. Przechodzimy teraz do następnej kompozycji. A w następnej kompozycji zagramy bardzo prosty build. Nie da się go spieprzyć, naprawdę. Łatwy do zapamiętania, łatwy do zagrania, ma proste itemki i powinniście go znać z pierwszego setu. W pierwszym secie on troszkę inaczej występował, bo było tam 6 brawlerów i 2 Blade Master, 2 Gunslingerów. Teraz ci Gunslingerzy nazywają się inaczej, nazywają się Blasterzy i gramy pod Jinx Carry, która będzie tutaj zabijać wszystko z fajnym, mocnym frontlane'em w postaci Cho'Gatha, Vi oraz Blitzcranka. I tutaj mamy 4 brawlerów, 4 blasterów, do tego jeszcze dokładamy Chrono, Blitzcrank oraz Ezreal. Dają nam to Chrono. Łatwy build, nie jest on drogi, później możecie wymienić MF-kę za Luciana, jeżeli wam się trafi, jeżeli nie, to taki build zostaje. Nie ma tutaj postaci za 5 golda, więc dosyć łatwo jest go skleić. Jedyne, z czym możecie mieć problem, to ze znalezieniem Jinx na drugi poziom, bo wiele osób będzie ją zabierało do builda z rebelami. Jeżeli chodzi o itemy, to takie same jak wcześniej, 2 razy Giant Slayer oraz Red Buff na Jinx. Red Buff też może być na Lucianie, jeżeli chcecie sobie wrzucić defensywny item na
na Jinx w postaci Trap Claw'a, żeby nie została podrzucona, przeciągnięta, co by tam się nie mogło stać. Dlaczego Blitzcrank stoi przy Jinx? Blitzcrank ma wciągnąć jakąś słabą postać, żeby Jinx mogła go szybko zabić i się rozpędzić jak najszybciej. Taka jest idea, jeżeli chodzi o ten build. Wiadomo, możecie ją różnie pozycjonować, zależy gdzie jest zagrożenie na mapie. Zawsze stawiacie Blitzcranka w rogu, żeby Jinx nie została przyciągnięta, jeżeli nie będziecie mieć Trap Claw'a. Na Blitzcranka jeszcze polecam wrzucić Zephyr, bo wtedy jeżeli ktoś w lewym górnym rogu ustawi sobie swojego głównego carry właśnie tak jak tutaj, czyli Jinx na drugiej kratce, to tą postać podrzucicie Zephyrem, a tą przyciągniecie. Taki fajny tip do zapamiętania. Pozycjonowanie, tak jak już wspomniałem, raczej rozstawiamy po całej mapie te postacie. Nie chcemy ich trzymać w kupie. Cho'gatha wystawiamy na frontline, zależy gdzie jest przeciwnik, żeby jak najwięcej postaci podrzucił. I to jest drugi build, bardzo prosty do zagrania, też ma fajny winrate. I trzeci build to są protektorzy. Występują w kilku odmianach. Najczęściej jest to protektor infiltrator. Taki build możemy zagrać, gdzie są ci infiltratorzy. Taki build jest często spotykany, bardzo fajnie działa, naprawdę polecam. Tutaj Fizz, Echo, Kha'Zix, co tam macie. Protektor, infiltrator, fajnie działa, macie mega mocny frontline. Wszystkie itemki dajemy na Xin Zhao. No, za daleko to jest. Czy to się rzuci? Rzuci się, ok. Wszystkie itemki dajemy na Xin Zhao. Titan's Resolve jest na nim całkiem fajny, jeżeli się nastakuje. Powinien się nastakować, może to zmniejszyć trochę, albo Thornmaila mu damy, Thornmaila też mu możecie dać, Dragon's Claw'a i wtedy Xin Zhao jest praktycznie nieśmiertelny. Macie tutaj protektorów na mocny frontline i macie infiltratorów z tyłu, żeby robili damage. Skysy bardzo fajnie, jeżeli by wam się złożył Seraph oraz gdybyście zrobili z niej protektora. Tutaj te itemki są jakoś dziwnie porobione, jeżeli chodzi o zdjęcia. Więc nie widzę tego itemku na protektora. Ale wiecie o którym mi chodzi. Tutaj jest protektor. Dziwnie on wygląda, no ale okej. Okay. Taki item tutaj jest pokazany. Wtedy jeżeli zrobicie z niej protektora, macie 5 protektorów. Nie wiem dlaczego tu się to z niej zmienia. I możecie zrezygnować z Jarvana na jakiś inny frontline lub jeżeli wam będzie brakował damage'u, to żeby dodać jakiś damage. Ten build występuje jeszcze w innej odmianie. Możecie sobie zrobić tutaj taki sam frontline. Te postacie chcemy wrzucić wszystkie na trzeci poziom, jeżeli jest taka możliwość, czyli na szóstym i siódmym levelu będziemy dużo rolować. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to możecie pchać szybko ósmy level i zbierać sobie snajperów. Gdzie jest snajper? Nie widzę tutaj snajpera. Dobra, to znajdziemy sobie go po prostu. Zagramy Ashe oraz zagramy Jhina. Wtedy macie już dwóch snajperów, macie trzech celestiali. Możecie dorzucić czwartego celestiala w postaci Lulu. Wtedy już macie 7 postaci i dorzucacie sobie jeszcze karmę, która będzie buffować jednego z waszych snajperów. Zależy na którym będziecie mieć itemki. Jeżeli będzie to Jhin, to wiadomo, dajemy mu itemki z dużym damage'em, czyli Infinity Edge, najlepiej Blood Tister, żeby miał się jeszcze z czego leczyć i żeby go jakaś szybka śmierć nie spotkała, to Guardian's Angela. Takie są itemki najlepsze na Jhina. Te itemki też mogą wylądować na Ashe, nie będą one działały tak dobrze i to jest bardzo fajny build. Macie tutaj wiele synergii defensywnych, ale macie też potężny damage z Jhinem oraz z Ashe, który powinien zrobić robotę i wyczyścić wszystkich przeciwników. Najlepiej jakby itemki znalazły się na Jhinie, bo jeżeli złożycie tą kompozycję w pełni, to macie jeszcze Darkstara, który powiększy mu damage i będzie on praktycznie nieśmiertelny z tym Blood Tisterem, gdyż będzie miał czterech celestiali do leczenia się Blood Tistera, Darkstarów. Fajnie to wszystko się tutaj składa. Możecie sobie ten build spróbować, też go polecam. Jest troszkę cięższy do złożenia, bo te postacie na frontline przydałyby się na trzecim poziomie, tak więc więcej RNG jest tutaj zagrane, niż by się mogło wydawać. Ale jeżeli chcecie sobie wypróbować taki build alternatywny do rebelii, bo tych postaci raczej nikt wam nie będzie zabierał, jeżeli dużo osób w lobby gra rebele, to te postacie będą wolne i możecie je sobie spróbować. I to były trzy moje najlepsze kompozycje na patch 10.6 w TFT Galaxy. Bardzo zachęcam do zagrania sobie tego seta. Mi się podoba, dlatego wróciłem do tej gry i znowu może będę nagrywał filmiki. Ja się z wami żegnam, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do usłyszenia.